Siemaneczko, ja jestem Nadiewicz, zapraszam do kolejnego odcinka naszej bołazonki. Ostatnio zdobyliśmy wszystkie niezbędne runy, wszystkie niezbędne itemy, typu pokój, szalczkul am dla naszej laseczki. I zaczynamy. Standardowo wbijajcie na Twitch TV Nadie Wins, tam tylko tam streamuje, nie streamuje na YouTubie. Wbijajcie na Twitcha na streamki. I zazwyczaj od godziny 18 do późnych godzin nocnych. I oczywiście, jak się seria podoba, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz, to bardzo ważne. Niech będzie dzisiaj runa Hell jako nasza runa w komentarzu, którą fajnie by było, jakbyście napisali i się poprzedstawiali. Jak jeszcze ktoś tego nie robił, to wbijajcie. No i co? Jedziemy. Po prawej i na dole macie czat. Śmigamy. A Cody, ale tutaj kurde przywitanie. Armaty! Ola, Pornflex, Czechos! Skokik, siemaneczko, przez ciebie uzależniłem się od Diablo. O, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Jedziemy. A przypomnijmy sobie parę rzeczy jeszcze przed startem. Mamy Zephyr. Mamy Zephyr, który jest ok. Jest ok, na razie wystarczy. Mamy fajny hełm, bonus attack rating 35%. I jakieś tam biżuterie do odporności, tutaj mamy na zimno, tutaj mamy na błyskawice, tutaj mamy też na błyskawice buty z szybkością biegania, rewelacja, faster hit recovery belt, siema Capsello, siema Lord Wojtas, zero ań, tak jest, Children of the Clown, YouTube, wbijać na streama, tak jak Children of the Clown mówi, czachadymi. Jeszcze Palka nie obejrzałem, a Palek nie obejrzany, a stary Barbarzyca już skończony, Amazonka wjeżdża, siema Fifi. Siema stare, jak tam dzisiaj, co tam porabiasz? O, mamy jeszcze do... ten, mamy jeszcze ten podstawa do ogarnięcia. Tutaj Łuczek siedzi, ale... nie jestem przekonany. Cześć Agusia, dzień dobrek. Nie jestem przekonany tego Łuku, do tego też nie jestem przekonany. Bo mam ten, bo mam do Edge'a zostawione słowa, czy słowa. Mam do Edge'a ten, tą bazę. Niby, ale... ale ona jest za słaba. Chciałbym, bo szkoda mi trochę Amna. Mamy Amna jednego póki co i trochę mi szkoda tego, bo jak już zainwestuję w Edge'a, czy w ostrze chyba po polsku, no to, no to będzie, będzie kiepsko. Słuchajcie, pokażę wam coś. Mamy tą zbroję Peace, czyli pokój. I ona jest o tyle ciekawa, że na poziomie 35 już w tym momencie, w ogóle ją można nosić od 29, daje mi 2% czas na zespałnienie Walkirii 15-poziomowej. Jeżeli mam jeden punkt pewny w Walkirię, jeden punkt twardy, czyli sam kliknąłem, sam zainwestowałem, to ta Walkiria będzie się utrzymywała do końca gry, albo do momentu, aż nasza postać zginie, albo ona nie zginie. I spójrzmy na to, co Walkiria nosi na 15 poziomie. Walkiria nosi te wszystkie rzeczy do 14. Znaczy, może nie wszystkie, bo tutaj są, te rzeczy się upgrade'ują. Na przykład na 4 poziomie nosi Greaves, czyli te takie nagolennice, a potem na 11 te magiczne nagolennice zastępowane są za tier wyżej, za War Bootsy, czyli więcej obrony i tak dalej, nie? Ale generalnie nosi Circlet, nosi Amulet, nosi Warbelt, Warboots, Wargauntlet, Lance nosi, która ma już większy, dużo większy damage od Spira, więc... więc było... aha, tutaj nie znajdziemy. No, Lanca ma dosyć ciekawy damage, jeżeli jeszcze wypadnie Lanca rzezi, taka czarna, to już w ogóle. No i chciałem wam przypomnieć jeszcze, chciałem mówić tą sytuację, dlaczego ludzie mówią, że 17 poziom Walkirii jest tak ważny. Bulson, siema! Ale nie chujesz, okej, okay, no to gitarka. To chillerka dzisiaj. To chillereczka dzisiaj. Jagusia, no ekipa jest przezacna. Jeszcze Greg tutaj jest z nami po przerwie. 17 poziom, bardzo dużo ludzi mówi, 17 jest, to jest taki legendarny 17 poziom Amazonki. Dlaczego? Dlatego, że na, po pierwsze na 16 już zakłada Sacred Armor, nie ma lepszej zbroi w tej grze, jeżeli chodzi o obronę. I na 17 War Pike. I War Pike, moi drodzy, ma obrażenia od 33 do 178. I jest to bardzo pożądana broń. Czarny Warpike daje nam, jest to Warpike rzezi
i daje nam bardzo dużo procent zwiększenia obrażeń i jeszcze szanse na maksymalne obrażenia, więc te obrażenia się mnożą. Naprawdę można uzyskać taki Warpike, który ma od 100 do 500 obrażeń, albo nawet lepiej. Psichaj, siema! Date of Season 5 is 28th of September. I dlatego tak ludzie mówią o tym 17 poziomie. Na 17 poziomie Valkyria staje się najpotężniejszym minionem w tej grze. Dodatkowo Sacred Armor, potężny armor i też szukamy kolorku na Sacred Armorze. Bardzo dużo ludzi szuka czerwonego, ciemnoczerwonego koloru zbroi Valkyrii, ponieważ ciemnoczerwony kolor daje jej życie, bonus do życia na tej zbroi, więc jest bardziej przeżywalna, ale ja na przykład polecam też pobawić się w niebieską zbroję. Niebieska zbroja może mieć szansę na to, że przy ataku na Valkyrię a Valkyria odpali nowe od błyskawic albo frost nowe. I właśnie o tą frost nowe nam chodzi, bo ta frost nowa, wyobraźcie sobie sytuację. Wy jesteście błazoneczką, seksowną błazoneczką, strzelacie sobie elegancko. Na przodzie tankuje najemnik i Valkyria z tą niebieską zbroją. I ta niebieska zbroja co chwilę powoduje wybuch frost nowy, czyli mrozy w nowym mrozu. Więc wszystko jest spowalniane jeszcze bardziej. Dodatkowo ten najemnik może jeszcze ma na sobie nie wiem, jakąś aurę, która jest dosyć ważna, no nie? Aurę mocy, albo jest to najemnik z piątego aktu, więc tankuje dłużej, może wytrzymać dłużej. Generalnie to wpływa na jakość gry. Więc ja generalnie będę na pewno celował w niebieską zbroję Valkyrii, na piekle zwłaszcza. Bo mi to, ja w taki sposób lubię grać. No nie, ale generalnie Valkyria kapuje się, jest kap przedmiotów Valkyrii na 27. Na 27 już niczego więcej nie może dostać. Talizmanów już Valkyria nie dostaje. Więc jak ktoś chce na maksa rozwiązać Valkyrię, to ma poziom 27. Próg taki bardzo ważny to jest 17 i czwarty poziom. Czwarty? Nie, ósmy poziom, ponieważ dostaje wtedy lance, czyli 8, 17, no i ten 27, jak już ktoś chce, ale to naprawdę nie jest już istotne. To już naprawdę nie jest istotne. Aż tak bardzo, to jest mało odczuwalne, także... No, ale my będziemy mieli 15 poziom z tytułu tej zbroi, także... jedziemy. Myślę, że co, players 3 sobie odpalmy, taki delikatny. I jazda. Znam miesiące po angielsku. Yeah, Psychajs, your nickname is very Polish, you know? You're not Polish, for sure. Cześć Koko! Siemaneczko, siemaneczko. Litwin, okej. Na razie sumnijmy sobie taką zwyczajną. Decoy. No i po najemniku. GG. Szybko poszło. Tutaj zdecydowanie musimy... Zdecydowanie, a raczej... Jeszcze z tym łukiem słabym, z tym Zephyrem. Czekajcie. Coś się tutaj z myszką. O. Jeszcze z Zephyrkiem. Zdecydowanie. Dobra, resetuję to. O, P1. Tulkas, masz lepszy łuk. Jak chcesz, to ci dam. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, byczku. Podrzucaj na offline. Gra Nadin Komputer 1, hasło Nadin Komputer 1. Właśnie Nadinku, tak sobie myślę, czy ty masz zapasową myszkę? Mam nawet 3 zapasowe myszki i 2 klawiatury zapasowe. Także jakby tutaj się coś wydarzyło na laderku, to chłopie. Jesteśmy safe. No, ma tą piękną niebieską zbroję, aczkolwiek to nie jest ta zbroja. Patrzcie, właśnie się sumnęła Valkyria z
z PiS-a. Coś pięknego. Nie no, śliczna jest. Nie wiem jak uważacie, ale moim zdaniem Valkyria jest, jeszcze jak ma tą aurę taką tej boskości, nie? Aurę full seta to przepiękny widok. Idziemy. Chodzi tak powolutku jak bogini, taka pewna siebie, co nie? Jest taka, no... Jest taka giga pewna siebie. I ona na tym 15 poziomie w tym momencie robi mayhem. Ouuu, korona nieumarłych! Korona nieumarłych, moi drodzy! Life Leech dla naszego najemnika albo dla nas. Ciekawy drop. Bardzo ciekawy dropik, bardzo ciekawy dropik. Undead Crown. I ma jeszcze Half Freeze Duration. No, zdecydowanie dla najemnika. I jeszcze z tym Stormwoodem ma 10% wyssania życia. Bardzo mocny. Zapasowy komp? Jeszcze nie, ale słyszałem, że trzeba mieć dwa kompy w dzisiejszych czasach. Nice. Tak, Boban, w końcu doczekałeś się bołeczki, stary. W końcu jest bołeczka. No, korona bardzo ładna dla najemnika. Jeszcze attack rating przeciwko undeadom, damage do undeadów 50%. I jeszcze mamy half his duration, to też jest giga... No nie no, świetne. Ten hełm sobie odłożę, bo jeszcze nie jestem pewien co do niego. Berła już odkładam z przyzwyczajenia po ostatnich speedrunach paladynem. I dlaczego aż tyle... Aha, mój TP staw, naprawmy go. Bałagan, dziękuję bardzo stary. Boy in blue, dziękuję ci bardzo stary za suba. Pierwszy ever sub dzisiaj na dzisiejszym streamku. Dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Skywonski, siema. O, Narumi, co za zdwojony atak. I mamy 4,5 minuty do pierwszego hype trainu. 8 miesiąc na Rumi, jeszcze jeden i zrobisz mi dziecko. Jeszcze jeden, zrobisz mi dziecko. Nie spodziewałaś się pewnie w swoim życiu, że to ty będziesz robić dziecko facetowi, co? Takiego plot twista nie przewidziałaś, dziewczyno, co nie? A jednak. Jedziemy. Pipe. Dokładnie. Jak ktoś nie wie tutaj na YouTubie, to mamy takie... To jeżeli ktoś subskrybuje... 9 miesiąc, to u nas jest zasada, że wtedy robi mi twitchowe dziecko. Cyberdziecko. Narumi, dobra, to już ostatni sub w takim razie. Teraz już się nie możesz wycofać. Poszło. Poszło, pękło, Narumi, trudno. Sąski, siema, siema. Oj, dużo sierpu, ponad seta już będzie chyba, wiesz? Ponad setka. No i popatrzcie, cały czas stawiamy tego decoya. Non stop. Decoy jest po prostu niezastąpiony. Jeżeli chodzi o duchy, to też trzeba... Duchy, undeady ogólnie. To też musicie uważać, jeżeli nawet wasza... wasz najemnik ma dużo. Tariuk, siema! Siema, dziękuję ci za follow, witaj serdecznie. Jeżeli wasz najemnik ma bardzo dużo live leecha, to nie zadziała to na undeady. Z undeadów można, czyli z nieumarłych, można wysysać życie, ale tylko za pomocą live tapa, czyli klątwy nekromanty. Tak to to nie ma takiej możliwości. Więc jeżeli walczycie, wasz najemnik walczy. O, patrzcie, przyzwała się Valkyria z czerwoną zbroją tym razem. Damage incoming, siema! Patrzcie, i ta Valkyria ma dużo więcej życia. Ale jest piękna ta zbroja, jest cudowna, jest. Ale się stęskniłem za Valkyrią w ogóle. Fire jest minus 18, trzeba bardzo uważać.
Siema, The Magic Coming. Przyrazłem tu z YouTube'a z Barba, a tu już była Zoneczka. No witam serdecznie. I Damage, jesteś właśnie na odcinku, który się pojawi pewnie za jakieś 2 tygodnie na YouTubie. Także mega miło. Opowiadaj coś o sobie, stary. Oj tak, alimenty na paznokcie dokładnie. No, Jawor pewnie już, no. A skąd wiesz, że już się nie upominają, stary? Ciężkie życie mam. Mamy 2 minuty do Hype Traina. Jeszcze jedna osoba się dosiada i zaczynamy pompę. Cześć, Siri. Ach. A ekipa się zbiera pięknie. Jak tam dzioneczek Ciri? Widziałem na Minecrafcie dzisiaj jakiś szklany konstrukt i kota, który czeka na lajkę. O co chodzi? Uff. Jak na złość, sami magowie, nie? Sami magowie. W momencie, kiedy nie mam w ogóle Fireresa, to mamy już to 4. paczkę z magami. Właśnie, rozmontowujemy. Okej, okay. Kolejny guided arrow. I single, nasz single target wzrasta coraz bardziej, coraz fajniej. Popatrzcie, jaki niesamowicie dziwny układ jest. Ozim, dziękuję! 3 suby w prezencie, GG! 3 subs to viewers. 3 subs to viewers, GG! Dziękuję ci, Ozim, stary. Mamy czarodziejka, wiatrak i Markiub dostają od Ozima. Mega miło, The Conti! Od razu powitał. The Conti has gifted a sub to damage underscore ink underscore 69. Derdunio, chodzić na bieżni i grać w D2? A tak ludzie robią ogólnie, tak, tak, tak. Ludzie tak robią. Ozim, kolejny, mamy 8 słów od Ozima. Damage Incoming, jesteś tutaj nową mordeczką z YouTube'a, opowiadaj stary swoją historię. Z Diablo, jak długo grasz, czy teraz grasz aktywnie, czy lubisz speedruny, czy bardziej luźne gameplaye. I w ogóle wszystko. Mega miło, że przybyłeś. I o to chodzi właśnie, ludzie z YouTube'a niech przybywają na Twitcha. Grisman Soul. Pytanie do ojca prowadzącego. Jestem aktualnie na Hello magiczką. Na Hello, w akcie złuchałem tarczę tylko na zwykłego moba. Nie da się zrobić z tego ducha. Tarcza tylko monarka. Jeżeli wypadnie ci Dragon Shield, to również smocza tarcza, to również nie będzie dało się w tym zrobić ducha. Przejście. To wygląda jak tile przejście. Chociaż tak. Patrzcie, to jest na 200% tile przejścia. Tile wyjścia. Ponieważ wyjściowy tile wygląda w taki sposób, że jest prostokątem. Tutaj ma jedną ściankę, tutaj ma drugą ściankę, a tutaj jest w środeczku wejście. Nie no, Rally, mówimy o wszystkich pochodnych trójkątnych tarczy. Jeżeli chodzi ogólnie, to są ogólnie o tarcze Monarchy, no to masz Aegis, Monarchę, 156 siły, Aegis 219 siły, to jest porąbane. I jeszcze jedna przecież była. Jak ona się nazywa? Jeszcze jedna tarcza, w której można teoretycznie monarkę zrobić. 189 siły wymaga. Ward! Tak, Ward. Ward, Ciri. Hello, Darek. Siema, siema. No i słuchajcie, idziemy. Drugi poziom Hype Traina. 77%, 23 do kolejnego. A Trollnest może mieć 3. Nie, tylko te 3 tarcze. No i wszystkie paladyńskie tarcze mogą mieć 4 sokety, jeżeli oczywiście będą miały odpowiedni item level, a ten item level łatwo zdobyć, bo wystarczy już na normalu, mogą mieć 4 sokety. Tak, zalewako, był ten klip. Ward, jest ta tarcza, dokładnie. Czachady mi też z YouTube, no to kurczę. Elegancko. Ja widziałam, że u siebie coś tam działam, Ciri, ale bardzo piękny napis zrobiłeś. What? Jaki napis? Na Minecrafcie? Ja nie zrobiłem żadnego napisu. Czy ktoś?
Czy ktoś na mojej działce coś robi? W Minecrafcie? Czy właśnie Cyrilla sprzedała tą osobę? Czy właśnie Cyrilla zrobiła szpagat na komendzie? Czy na twojej działce to jest? Nie robiłem żadnego napisu. Nie robiłem żadnego napisu. Jaki napis? Kaszub mi trochę głupio, bo jesteście z YouTube'a, a ja z Kociewa. No. Ale nie martw się, Kaszub. Zostałeś zaasymilowany. Już jesteś tak, jakbyś był z YouTube'a też. O, sprzedane, wygadane. Ale szpagat zrobiła Ciri. Ja cię kręcę, jaka co? Wygimnastykowana jesteś. O. Nie gimnazjalistka. Asymilacja Kaszubów, tak jest. Nowe założenia pozytywizmu, Chilki Arts. Widziałeś, Dexter, ten napis? Bardzo fajny. O kurde, wbijam na Minecrafta dzisiaj normalnie. Czekaj, mówicie o tej działce na... z fioletowymi tymi drzewkami. Słuchajcie, Damage Incoming. Ja taki skromny solo self founder, bardzo fajnie, nadropiłem ostatnio pełno staffu, zrobiłem swoje pierwsze ubery, szukam inspiracji, co robić dalej. Oglądam cię na YouTube już ponad rok i w sumie twoje filmiki mi ciągnęły w D2R aż tak mocno, że ostatnio znalazłem mocne... stary, co ty gadasz? Ja nigdy w życiu jeszcze mocy trailera nie znalazłem. Znudził mi się endgame trochę i patrzam na te playthrough, sam chyba coś polatam. O chłopie, to ja nigdy nie... to gratulacje mocy Terraela, Damage Incoming to jest dobry świr. Wow, aż się gorąco zrobiło z tą mocą Terraela, stary. Wow, mocno. Też widziałeś z drzewkami wiśniowymi, tak? Cecilia, siemanko. O kurcze. A jaki to jest napis? A dobra, nieważne, zobaczę. Potwierdzam, zarąbisty, tak. Okej. Toadie, to ty? Bo Ciri nie wie, o co chodzi. Co Ciri nie zrobiła tego? Sowa live, siemano. Nie spodziewałem się, że tak pięknie budujesz w Minecrafcie. What the fuck? Ty też nie. Ciekawe. Interesujące. Uff. No, nie przeżyje tego najemnik, jeżeli ta Walkiria nie zacznie chodzić szybciej. Ej, chociaż nawet przeżywa. Jedna potka, szczerze, jedna potka ten. Jedna poteczka i przeżywa. No, Damage Incoming, fajnie, że szukasz inspiracji. Gratulacje pierwszych uberów. Paladynem, czy jakimś, jakąś kiksinką, czy czymś tam. Czymś tam innym. Ładnie. Open beta PD2. Wiecie co? Ja myślę, czy by nie zrobić single solo self-founda na PD2 i speedrun od zera do Ubera w pierwszy dzień na PD2. Tylko musiałem sobie build jakiś wybrać. Dobry wieczór, doktor, siemanko. Więc... wiem, że te ubery są cięższe w PD2. Ja wiem doskonale, nie? Ale o kurde, zginiemy tu. Musimy odpulować. Co to PD2? PD2 to jest Project Diablo 2. Taki mod do starego Diablo 2, ale z udoskonaleniami graficznymi, że naprawdę wygląda dużo lepiej. Dawaj, zabiję głowę. No, dawaj. Nie no, powiem wam, że jeżeli ktoś z was tutaj nie grał Boazon.com, to serdecznie polecam. Jest to gra ciężka, na pewno, na solo self-foundzie nie będzie łatwo.
bez przedmiotów dodatkowych, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Bardzo mi to przypomina ten stary vibik takiego... Diablo 3 i Demon Hunterki na multishot. Gra będzie dużo wolniejsza, ale... ale bardzo satysfakcjonująca. Wymiatania? Używam. Cały czas. Chodzi ci o... Czekaj, wymiatanie to jest strafe? Nie, gram tylko na multishot, multiposhot i guided arrow początkowo. Strafe'a na pewno sobie dodam, ale dopiero jak wmaksuję te dwa. Chciałbym, żeby te były... Znaczy, nie będę multiple shot maksował raczej, bo i tak 24 strzały to max, tak? Więc raczej to... 24 czy 21? Albo 21, albo 24. Wydaje mi się, że 24. Multiple shot. D2. 24, tak. Czyli maksymalnie 25 poziom. 24 strzały. No to nie, to jak mam tak mało dodatków do umiejętności, to pewnie będę musiał wymaksować. I potem dodam ewentualnego właśnie strafe'a, który będzie miał już synergię potężne z tych dwóch rzeczy. Bo tutaj damage jest srogi. 26, 25, 33, 153. Także plan jest na razie taki, żeby te dwa spele sobie maksować. A, znowu Amazoneczka. Teraz mówię, całkowicie inaczej się patrzy na Valkyrie w momencie, kiedy... Kiedy się zna te triki o jej zbroi. Jak coś na moim YouTubie znajdziecie taki film, nazywa się Tajemnice Valkyrie. Po prostu Valkyria, jak piszecie Valkyria Nadine Wins, to wam wszystko wyjdzie. I tam wszystko mawiam. Tak samo jak Mistrz Cieni, czyli ten pomocnik asasynki. Również tam są przedmioty, również jest bardzo ciekawie, również warto rolować, wybierać i być świadomym. Także jeżeli interesujecie się właśnie pomocnikiem do zabójczyni, to wpiszcie sobie na YouTubie Tajemnice Mistrza Cieni. Pamiętasz, Ciri, jak ogarnialiśmy ten temat 9 miesięcy temu? Co ty mi chyba nawet... Ty mi chyba jakoś zasugerowałaś ten poradnik, nie? Chyba tak było, że ty mi powiedziałaś o tym. Siema, Bales! Z czego się śmiejesz? Siema! Zazdro do takiej mocy armatki, Greg. Ile razy dziennie tak możesz? Taka ciekawość. No, z tego co znam Grega, no to więcej niż 10 na pewno. Była wtedy rozmowa o kolorach zbroi. Tak jest. Cześć, wariacie, Bales. Hejo, hejo. Dobra, idziemy. Fajnie działa ten slow missiles. To co widzieliście teraz, tą animację, to było spowolnienie... spowolnienie jakikolwiek tam... arrowsów, strzał. Ta zbroja ma 4% szans, że jak nas atakują, to rzucamy spowolnienie strzał i wszystko, wiecie, strzały wolniej lecą, więc łatwiej można je uniknąć. Mega spoko. Dobra, Andariel. Andariel time. No, tego trzeba zdjąć. No i jedziemy. Patrzcie, to jest niesamowite, ile ten decoy, ile ten wabik może ustać. Niesamowite to jest. Patrzcie. To jest cały czas... Jeszcze nie zginęła, a... O! Niebiesko zbroja. Niebiesko-zbrojowa Valkyria, let's go! I sama ten... I sama... Sama też Valkyria cały czas mi się przyzywa, bo... To przy moich atakach ona się sumuje.
I GG. Mamy to. Niestety nic ciekawego. Crossbow wypadł. Ej, świetnie, świetny jest ten hiszpański po zabiciu Andariel. Najlepszy jest asasynki. Najładniej mówi wtedy. Dobra, to już sobie scelniemy w drugim akcie. Meldujemy się na pustyni. Niedźwiedź druida nie ma żadnych tajemnic. Nie ma, nie ma, bo jest szczery. Damage, pa, będzie soi. Jakby był soi na takim playthrough, to byłoby niesamowite. Barcet, nie zdjęto klątwy jeszcze. Tak, Gido, to jest jak najbardziej normalne. Takie jest RNG. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Czasami niektórym szybciej poleci Szako niż Monarcha. Monarcha wcale nie leci tak często. Wcale nie leci. Elitarne przedmioty ogólnie nie lecą tak często. Dobrze. Pierwsze co robimy, drugi jak koszmar. Zakupy. Zobaczmy sobie, czy jest coś ciekawego. Zobaczmy sobie na pasy. Mamy tutaj 17 domany pas. Nic ciekawego na razie. No to idziemy. To idziemy. Nie ma co przedłużać. Let's go, Radament. Przekupmy sobie jeszcze strzały. I co? Dla najemnika niczego nie potrzebujemy. Hełmy nie. Jedziemy Radamenciaka. Runelo, no my na laderze dropnęliśmy beriach i tak dalej. Zawsze coś dropimy, nie? Ale przy takim graniu nie da się nie dropnąć. Przy takim intensywnym i efektywnym to no, każdy coś wydropi. Ale lo to na pęczki. Zda. Chyba nie tędy droga. Wydaje mi się, że nie tędy droga. W ogóle popatrzmy sobie na... na te łuki, nie? W momencie, kiedy wydropimy jakikolwiek łuk z trzema sokietami, który będzie miał w miarę przystępny damage, czyli tak między 20 a 30 bym chciał, min-max, to robimy tam Zephyr. Z Zephyrem będzie całkowicie inna gra. To będzie kos. Nie Zephyr, tylko ostrze, Edge. I w ogóle samo słoroniczne Edge daje wam, ja wam pokażę, w co celować, moim zdaniem jest to no, topowy wybór. Na tym etapie, jeżeli gracie razem ze mną, Edge, Rune Ward, Diablo 2. Popatrzcie, to jest tak OP, że nawet... Pyk. Że zmienia się kompletnie gra. 6 BB. Oj, Ciri, nie zgadzam się. Edge jest OP na koszmar. I Real Tirtal Sol również. To są dwa takie dwie opcje. Albo olśnienie, albo Edge. Olśnienie jest dużo przyjemniejsze moim zdaniem, bo jednak ta medytacja jest cały czas. Dostajemy też więcej Critical Strike'a. Ale Edge jest niesamowity. Edge ma 35% lepszego ataku, czyli jakby nawet jeżeli trafi wam się gorszy łuk, w sensie wolniejszy łuk z plus 10 atak speedem, plus 20, nie ma znaczenia. Nie, plus 20 nawet chyba nie ma, ale plus 10. Daje wam Thorns Aura, co jest zawsze ok, to jest fajny dodatek. 15 level Thornsów, tylko nie wiem, czy to będzie zaktualizowane. Raczej nie. 15 level Thornsów to jest... No, tutaj nie, bo w D2R to się trochę pozmieniało. A to jest dużo odbicia jak na koszmar. A wiadomo, najemnik w boju, Valkyria w boju, Decoy w boju. I teraz tak, 320 do 380 do demonów i 280 do undeadów. Czyli tak naprawdę ten łuk dostaje od razu 280 enchant damage. Tego nie będziecie widzieć w statystykach postaci. Będzie, może wam się wydawać, że atak jest mały, ale to nieprawda. Bardzo dużo w tej grze jest demonów undeadów. Oczywiście, jeżeli będziecie walczyć ze skarabami, ze skoczkami jakimiś, z kotami, no to nie dostaniecie tego bonusu. I wtedy obrażenia są troszkę mniejsze, ale na cały pierwszy akt, trzeci akt, drugi akt od Arcane, czwarty akt cały, większość piątego aktu będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Dodatkowo 5 do 10 atrybutów, wyssanie życia, prevent monster heal i redukcja wszystkich cen u vendorów. Druga opcja, opcja, którą ja bym najbardziej chciał, round here, down, soul, insight. To jest na sztywno od 200 do 260 DD na wszystkie możliwe typy potworów. A dodatkowo mamy medytację, aura medytacji, czyli bardzo szybkie przywracanie many. Minimum damage, świetnie, zawsze spoko. Potężny bonus do attack rating. Critical strike, czyli jeszcze większa szansa na podwójne uderzenie. Atrybuty, mana za każdy kill i jeszcze magic find. Także naszym topowym scenariuszem jest Raltir Tal Sol, ale jeżeli nie, to Edge również będzie bardzo dobry na koszmar. Na koszmarze nie będziemy mieli aż takich problemów z trafianiem, jak na piekle, więc brak tego chorego bonusu do attack rating nie będzie aż tak bolesne. Na piekle zdecydowanie już tutaj Insight w lepszym łuku no deklasuje Edge'a, ale na koszmarze Edge radzi sobie rewelacyjnie. Aż nawet za dobrze. Ja lecę na PD2 barbarzyńcą. Także docelowo Raltir Tal Sol byłby świetny. Najlepszy, ale Edge jest giga OP na koszmar. Giga OP. Nice. Po dwóch latach w końcu leci Shaco i eteryczne. Eteryczne. No, no Shaco eteryczne jest jednym z najgorszych rzeczy, które mogą się pojawić, bo nawet na Merca tego nie dasz. Jest giga słabe, nie? Troszkę. No nie, no wiadomo, Ciri, że globalny Edge jest spoko, ale też nie ma co przesadzać, że jest Edge jest krapem, nie? To jest rewelacja, słuchaj, na koszmar, nie? To jest po prostu rewelacja. Gdzie w tej grze masz głównie Undead i demony, jakoś Feast of the Heaven Paladin sobie świetnie radzi, słuchaj. Durability 7! No co, trzeba zodować! Trzeba zodować, trudno. To ja bym wolał zdobyć jakąś bazę z Nightmare. Znaczy ja też bym generalnie wolał, nie? Ale pamiętaj, Ciri, że na takim gameplayu musimy szyć z tego, co mamy, nie? Nie mamy wyboru żadnego. To co nam się przytrafi, to mamy. Też bym wolał Insighta, ale naprawdę... Bill! Ciekawy drop. W tym moglibyśmy sobie zrobić 4 sokety i Insight dla najemnika. Słuchajcie, i to jest bardzo dobra baza. Zobaczymy. Nie mogę teraz poświęcić jeszcze mojego... Nie mogę poświęcić jeszcze mojego tego... Socket Questa u Larzuka, bo być może będę ja potrzebował dla swojej Amazonki. Nie, jeszcze nic nie poleciało, Ciri. Absolutnie. Dlatego właśnie, no wiadomo, że są lepsze opcje, gorsze opcje, ale no nie można być wybrednym, nie? Trzeba przeanalizować wszystkie możliwe opcje. No to ja bym chciał Enigmę na przykład w tym ranie, nie? To też byłoby spoko. Tylko nie mam run. Luzak, rób powkę, jest świetna. Tak, dużo osób grało obowką, z tego co widzę. Bardzo dużo osób grało obowką. Dobra, tutaj widzę, że już mamy te. Tutaj mamy itemy z Uber Speedrunu. Zaczynam to wyrzucać, wiecie? Zaczynam to wszystko wyrzucać, czyścić.
I bam. Bo już nie mamy miejsca, a też trzeba lecieć, nie? Dobrze, to. O la la! Fire Resist 27%. A tutaj Attack Speed. Wiecie co? Wolimy Fire Resist, bo jednak mam minusowy Fire Res. To jest giga ważne. A te rękawice z AIS-em sobie zostawimy. To też wyrzucam, to też nie moje. Bonus attack rating. Dobra, jazda. Odłóżmy sobie może właśnie. O, potki będę tutaj odkładał. Jazda, jazda, jazda. Dawaj, dawaj. Idealnie, Radament skupia się na Valkyrie. Bak, ostatnio zrobiłeś bofkę, powiem, że spoko, ale bardzo mocno od deku zależy. Tak, bo bofka jest jeszcze gorszą. Aha, to nie mogę użyć. Jeszcze gorszą postacią niż. Niż Zelot albo nawet Barb. Bo Zelotowi albo Barbowi wystarczy dać Griffa. Jeden item. I koniec. Wszystko. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jestem OP. Tak w skrócie oczywiście, myślowym, nie? A bofka potrzebuje wszystkiego wokół. Bofka potrzebuje, żeby po prostu mieć jakąś naprawdę już mocniejszą farmę. Wiele itemów, wyssanie many, wyssanie życia. Najlepiej jeszcze fanatyzm jakiś. Najlepiej jakiś, w zależności od bofki oczywiście. Najlepiej jakiś windforsik, jakiś fate. Strasznie mocne runy, więc taka bofka budżetowa to jest, no, nie lada wyzwanie. I Solo Cell Found też to jest takie mocne, mocne wyzwanie. Dobra, Guided Arrow maksujemy. Jeszcze 4 punkty do wymaksowania. Każdy punkt w Guided Arrow daje mi mocniejszy damage w Multiple Shot. Jedziemy. Nie mam Perubina. Nie mam Perubina. Jeszcze nie będę mógł zrobić craftów, craftu krwi. Jak tylko będę miał Perfect Rubin, to zrobimy sobie rękawice. Już właśnie też to mówiłem poprzednio. Ale no czekamy na P-Rubin. Mój najemnik leży. Nie odratujemy. Tak, tak, tak. To na pewno, to na pewno będziemy chcieć zrobić. Ale no jeszcze nie mamy takiej możliwości. Ale to jest szybka sprawa. Klejnot odłożony już Ciri właśnie wcześniej. Rękawice mam też odłożone magiczne. Dobra, przyzywam sam swoją Walkirię. Nice, kolejny guided. Bardzo ładny pak. Giga ładny paczek, słuchajcie. Dlatego musimy go zbić. Mana ucieka szybko, bo mamy co? 16 many za jeden cios. Więc to będzie uciekała szybko, ale. Nice. Ale to wszystko się zmieni w momencie, kiedy zrobimy sobie olśnienie. Albo nam, albo najemnikowi. Radek, siemanko. Okej, okay. I chyba mamy lepszą zbroję. Lightning damage tutaj. Tak jest! 206 zbroi. 206 armora, bardzo ładnie. To sobie sprzedajmy. To sobie sprzedajmy i jedziemy. Dobra. Już jest zastąpiona.
Także jeżeli macie generalnie plana zrobić taką zbroję Peace, to bardzo dobrym pomysłem byłoby kompletnie nie inwestowanie nic więcej w Valkyrie. Bo oszczędzicie sobie punkty, skoro i tak będziecie korzystać z Valkyrie 15 poziomowej ze zbroi, to możecie śmiało olewać tamte punkty. I najpierw zmaksować sobie całą resztę. No i pięknie. Tutaj jak zmieniecie sobie stany tomb i generalnie też nie spieszycie się trochę tak jak ja, to możecie sobie wchodzić do tego stany tomba. To jest całkiem przyzwoity area level, nawet na koszmar, i tam możecie farmić. Jeżeli ten stany tomb wyfarmi wam się, pojawi wam się na samym wejściu, bardzo blisko miasta, to jest to świetny, świetny taki pit stop, taka farma. Na piekle może być ciężej, ponieważ stany tomb na piekle zmienia się w area 85, czyli to jest w pewien sposób świetne, no bo daje wam możliwość wydropienia praktycznie każdego itemu w tej grze tam. I exp jest również piękny, ale no jest bardzo wymagający, zwłaszcza że tam są skarabeusze i bardzo duży damage tam się dzieje. Koty są świetne, mało defa, bardzo fajne, fizyczne obrażenia wchodzą. Ulala, runat hul. Ładna, ładna. Ładna, ładna. W ogóle przyzwyczajenie nie wyrzuciłem strzały. Kiamajer, dzisiaj jakiś Uber. Ale się przyzwyczaił, bardzo dobrze. Dzisiaj nie, dzisiaj mamy błazoneczkę, kontynuujemy. Plan jest taki, że może piekło sobie przejść, koszmar sobie przejść, zobaczymy. Ale dzisiaj dzień z naszą błazonką. Dzisiaj dzionek nasz z naszą błazonką. Kurczę, stąskin, jak na stąskin nawet nie się schodzi. Papaki. A Ubery prawdopodobnie w środę. Jutro Steamka nie będzie. Bo jutro przerwa po 12 dniach steamowania pod rząd przerwunia. Oj, hustle, świetne. To jest coś, co omawiałem na poprzednich odcinkach, wiesz? Hustle, broń też jest do przerobienia, tylko trzeba runy Kono, nie? Shalko Eld. Ale tak, hustle to jest coś, nad czym można się zastanowić, aczkolwiek w tym momencie, według mnie, hustle jest na trzecim miejscu. Peace jest bardzo wygodne, ponieważ ta Amazonka, ta Valkyria naprawdę robi bardzo dobrą robotę i daje nam plus 2 do umiejętności, to jest bardzo dużo. Na drugim miejscu dałbym, znaczy to jest na drugim miejscu, na trzecim miejscu dałbym hustle i na pierwszym Shaldhulem Treachery. Więc zdradę zdecydowanie bym tutaj wrzucił na pierwsze miejsce. No to jest pytanie, czy chcemy mieć Burst of Speed, czy chcemy mieć Fade'a? I moim zdaniem na budżetową taką Amazonkę chcielibyśmy mieć Fade'a, czyli zniknięcie, nie? Nie ma nic. Więc i dodatkowo dokładnie tak jak Ciri pisze, jeżeli wypadnie nam Ko, a to jest bardzo rzadka runa, jakby nie patrzeć, nawet z Hrabiny Piekielnej, to robimy harmonię od razu. No brainer. Harmonia jest OP. Nie dość, że mamy wtedy poruszanie się z wigoru, to jeszcze mamy potężne ED i deklasuje wszystko inne. I z taką harmonią kończymy grę. Meyer jeszcze nie ma zasad 60 godzin Enigma, ale zobaczymy, zobaczymy. Czy to będzie 60 godzin Enigma, czy to będzie 60 godzin a na przykład ileś tam Hyrun. No jak Ciri jeszcze Ubery dodatkowo, bo może nie wiecie, ale na Łuk Harmonia jest ten. Na Łuk Harmonię przechodzi się Ubery teraz każdą klasą. Ponieważ Harmonia ma skilla, który przyzywa, no revive'a, nekromanty. Ten, który przyzywa jakiekolwiek istoty, sporo ma tam ograniczeniami. I runa Sol, bardzo dobra runa, proszę państwa. I jest taka taktyka, że idzie się na Obery, przyzywa się tych maulerów, przyzywa się te bestie, które wiecie. Przyzywa się bestie, które mają druzgocące uderzenie z kazamatów nienawiści z poziomu pierwszego, drugiego. I idzie się w taki sposób pokonać Ubery S.
Ach. Long Warbow. Ja sobie sprawdzam wszystkie te łuczki, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Podniosłeś? Co podniosłem? Marwazis. Złoty kajut. Siemaneczko. Już nic? Dobra, 3-7. Bardzo zdrowy level mamy. Bardzo zdrowy level, aczkolwiek wam sugeruję, jak ktoś chce sobie naprawdę na turbo spokojnie pograć w Amcom, to tutaj jest dokładnie ta sama zasada, jeżeli oglądaliście poprzednie serie, czy to z Singerem, czy to z Zelotem. Bardziej z Zelotem, Paladynem i z wszystkimi klasami, które muszą trafiać, to pamiętajcie o tej zasadzie, że level jest jakby najważniejszy, ponieważ level jest we wzorze na trafienie przeciwnika. Level waszej postaci, ale oro jest. No. Nie uratuje. Nie uratuje. Nie uratuje, niestety zasłoniły mi. Otworzyłem portal, ale robaki zasłoniły mi przejście i nie mogłem kliknąć portal. więc level jest tak samo ważny jak attack rating, ponieważ jest we wzorze na trafienie przeciwnika. Jest to giga ważne. Giga ważne. Dobra. Byniek, siemaneczko. Czym najlepiej farmić Wallstone Keep na P8, nie mając Infinity? O kurczę. Na P8, nie mając Infinity? Mozaik Synco. Tylko. Tylko i wyłącznie. Rejuvenation. Lolkami, nie wiecie, czy jakiś Uber albo ktoś dowozi do domu Jagerka? Bo właśnie wróciłem, jestem taki zrąbany, że nie chcę mi się iść do sklepu piętro niżej. Co za chłop? To musisz do sąsiadki numer wziąć albo do sąsiada i mu odpalać czasami za taką ekstra fuchę. Chyba będzie łatwiej. Taksówka ci przywiezie, na pewno. Jagerka, wódkę, wszystko co chcesz. Testowałem. Lot folder? Tak, jest bardzo, bardzo wymagająca jest. Błazonka. Bardzo wymagająca. Dlatego... dlatego nie ma co się spodziewać szybkiego przejścia piekła. Okej, okay, long war bow. Long war bow. Tylko że ten long war bow będzie miał prawdopodobnie... będzie miał 5 soketów, jeżeli pójdę do Larzu Custom. Muszę się upewnić. Maximum number of sockets. 6 nawet. Ja. Będzie miał 4. Jeżeli ten long war bow znaleźlibyśmy na przykład na początku koszmaru, na pierwszym, na tam pierwszym akcie, ale przed Tamoe, no to by miał 4 idealnie. Ale tutaj możemy mieć aż 6, więc tylko recepturą w kostce możemy uzyskać 4. 4 albo 3, albo 2 nawet. I chyba to zrobimy. Tylko że muszę mieć drugie amna, bo ta receptura wymaga amn, ral, ametyst perfect, niestety. A mam jednego amna do słowa runicznego, do ostrza, tiltal amn, więc będę potrzebował.
Nie no, robimy chyba casting na najładniejszą Valkyrię dzisiaj, na dzisiejszym odcinku. Dla mnie... Kurczę, waham się między tą w czerwonej zbroi, a tą w niebieskiej. Nie no, wygrywa ta w niebieskiej. Ona jest taka, taki niop. Taki niop. Weźmiemy sobie ten łuczek. Sowamy na później. Czerwona i niebieska, Chilki, no zdecydowanie. Też tak mi się wydaje. Czerwona i niebieska. Daretion, gratulacje Szafirów. Bardzo dużo. No, taka anielska Ciri, no, zdecydowanie, to się bardzo podoba.